Witam wszystkich na kolejnej wyprawie ze mną na ryby. Mamy majowy weekend. Pogoda jest zmienna. Dzisiejszym celem będą szczupaki. Czy coś weźmie, zobaczymy. Wczoraj byłem, brały same małe i bardzo dużo miałem obcinek. 6 gumek straciło ogonki. Dlatego dzisiaj pojechałem do sklepu, zakupiłem kolejną ilość według mnie najlepszych przynęt o tej porze roku, czyli Mansoff Predatorów dwójek. Większych gumek nie stosuję, ponieważ łowię w najpłytszych częściach jeziora, a tam już pojawiło się ziele i jakbym zastosował już główkę 7-gramową, to zaczepiałbym o dno i o ziele. Jak wędkujemy o tej porze? O tej porze najskuteczniejsza jest metoda na tak zwanego wleczonego, czyli delikatna główeczka, max 5 gram i jak najwolniejsze prowadzenie przynęty. Nie trzeba żadnych tam podskakiwań, udziwnień wymyślać. Wystarczy właśnie takie leniwe prowadzenie przynęty. Kusi to najbardziej szczupaka, który schowany jest po trzcinach przy brzegach. I kolejnym ważnym elementem naszego wędkowania o tej porze roku jest dokładność rzutu. Rzuty muszą być wprost pod pysk szczupaka. Wszelkie zakamarki w trzcinach są naszą potencjalną miejscówką, w której możemy złowić szczupaka. Głównymi kolorami, jakie stosuję, to jest perła z czarnym grzbietem oraz kolor żółty, też również z czarnym grzbietem. Stosuję jeszcze twistery białe, ale tylko Mansa. Nie wiem czemu, ale Relax i inne twistery nie sprawdzają mi się. Wędkując o tej porze roku, należy wybierać najpłytsze części zbiornika, ponieważ tam woda najszybciej się nagrzewa i najszybciej gromadzi się drobnica, a za nią podąża drapieżnik. Mam nadzieję, że dzisiaj coś złowimy. Będę mógł pokazać Państwu, że moja metoda jest skuteczna. Dlatego zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Na bieżąco będę przedstawiał, jakie przynęty stosuję, ponieważ każdy miesiąc jest inny. W maju stosuję takie przynęty, później stosuję większe jeszcze również z innych firm. Dlatego dzisiaj opowiadam tylko o tych trzech przynętach, które są według mnie podstawowymi. Jeżeli one nie skutkują, to już wtedy otwieram pudełka swoje, w których znajduje się dużo więcej przynęt i wtedy idą inne przynęty do wody. Ale ładny, króciutki, grubiutki, w dobrej kondycji już są. Ja jeszcze nie chlapał. Paniaczek, dobry był. Okay.
stosuję tutaj nieduże przynęty, ponieważ trzeba ją bardzo wolno prowadzić. Igłówka 5 gram spisuje się tutaj idealnie. Chciałbym z chęcią zastosować większego, na przykład Mansa, tylko on dopiero pracuje, Mans numer 3, najlepiej na główce 7-gramowej. Na 5-gramowej uważam, że jego praca nie jest taka dobra, dlatego ten rozmiar gumy tutaj stosuję i 5-gramowa. Główka jest idealna. Na tym zbiorniku jest dużo ziela. Przy zastosowaniu jakiejś cięższej przynęty zaraz bym miał zaczepy. Sensowniejszy troszkę. Wziąłeś, że krwawisz? Mam nadzieję, że nie, bo cię będziemy wypuszczać. Jak zapowiadałem, szczupaczki będą ładne w tym sezonie. Piękny szczupak, 84 cm. Przed chwilą wyciągnięty, uderzył cudownie, pięknie chodził. Zaraz go wypuszczę, bo takie rybki trzeba wypuszczać. Cudownie walczył, super kondycje mają w tym sezonie po tarle. No w ogóle nie widać, że one się wycierały. To cudowna rybka. Adrenalina jest. To właśnie, bo to jest wędkarstwo. Wracamy z wyprawy, która była bardzo udana. Złapałem przepięknego szczupaczka. Zrobiłem z nim to, co należało.
czyli wypuściłem go, zachęcam wszystkich do wypuszczania rybek. Wtedy naprawdę dużo lepiej się biorą i sprawia nam to bardzo dużą przyjemność. Sam chor szczupaka i samo wypuszczanie, to mogę porównać je, że jest to na równi. Jeszcze powiem o jednej sprawie, ponieważ przedstawiłem swoje przynęty, tylko nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy. Przed każdą wyprawą przynęty te moczę we wrzątku jakieś 10 sekund, tylko ogonki, dzięki czemu one bardziej pracują. A czemu to robię? Robię to, ponieważ chcę, żeby przynęta przy jak najwolniejszym prowadzeniu cały czas poruszała ogonkiem. A kiedy bym tego nie zrobił, to jednak już przy bardzo wolnym prowadzeniu mansik przestaje pracować tak, jak bym chciał. Zapraszam wszystkich na mój kanał, który dopiero co się rozwija. Mam nadzieję, że jeszcze parę fajnych rybek Wam pokażę i z czasem będę zdradzał kolejne rzeczy, jak będę chciał rozwijać mój kanał. Więc to by było tyle z mojej strony. Pozdrawiam wszystkich moich widzów z YouTube'a i zapraszam na kolejne filmy. Cześć Wam!